Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i dzisiaj będziemy kontynuować nareszcie fabułę, którą zostawiłam na jakiś czas ze względu na brak czasu, ale kochani, już jestem, już będziemy ją robić. W ogóle przy okazji jeszcze wam szybciutko powiem, zobaczcie, udało mi się już zdobyć kask, udało mi się już zdobyć rękawiczki i ten czaprak z kompletu, który bardzo chcę mieć za te żetony świąteczne. No mam ich niewiele, bo tylko 3. Ale naprawdę mega mi zależy na tym zestawie. Ta kokardka i w ogóle te ochraniacze są w innym kolorze, to nie jest z tego kompletu. Te buty też mam w ogóle, także mega się cieszę. Na przykład siodło z tego zestawu mi się kompletnie nie podoba, więc tego raczej brać nie będę. No ale już się cieszę naprawdę, bo dużo mi się udało tutaj uzbierać. Mimo tego, że no nie mam aż tak dużo czasu, żeby tutaj wchodzić do tej gry, to słuchajcie, udało mi się naprawdę i mega się cieszę, bo da się. To jest najważniejsze. Ta zima jeszcze trochę będzie trwała. Okej, ej, halo! Co jest? O, ej! To chyba jakiś błąd? Co jest? Miałaś niebezpieczny upadek! Ej, bo... Halo! Ej, no ale to wkurza! Czekajcie, wejdziemy stąd jeszcze raz i wejdziemy jeszcze raz. Bo normalnie nam się coś zgliczowało, ale fest, co tu się w ogóle podziało? No takie rzeczy to tylko mi się przytrafiają, no naprawdę. W ogóle to chciałam wam z całego serduszka podziękować za ostatni odcinek, bo tam było bardzo dużo łapeczek w górę. Także naprawdę mega się cieszę. Ej, no serio, ja nie zrobię tego chyba zadania, co? Czekajcie, może ja włączę i wyłączę grę jeszcze raz, no bo co tu się dzieje, ej? I co? Może nie wiem, przestawię konia. Ej, ale nie wiem, co się dzieje. Halo? Może wyłączę śnieg? Może to jest problem? Nie, no tutaj też coś miga już. Okej, okay, ja włączyłam i wyłączyłam grę. Jesteśmy jeszcze raz. Dla pewności wyłączę na ten moment ten śnieg. Oho. I dalej to się dzieje. Ale hit! No glitch jest! Wow, ale super! Cudownie! Czekajcie, może jak coś kliknę. No nie, patrzcie jak ten ekran miga. Dobra, postaram się dojść. Nie wiem, ale wow, naprawdę dajcie znać, czy wy też tak macie, bo jeśli tak, no to... Kurczę, nie wiem, inaczej. Może jak dojdziemy do tej babeczki, do tej pani Holdsworth, to nam się tutaj coś, wiecie, naprawi, bo... Bo nie wiem, no wiecie, może chodzi o to, że trzeba z nią jakoś pogadać? Nie wiem. O, ona tam stoi. No i nie wiem teraz. Czekajcie. Może, nie wiem, postaram się coś poklikać. Ustawienia, nie wiem, grafika. Nie, no to chyba nic nie daje. Czekajcie, odbicia. Patrzcie, no to nic nie daje. A może synchronizacja? Nie wiem, to też chyba nic nie daje. Pora dnia. Nie, to też nic. Dobra, ja bardzo was wszystkich przepraszam za to. Ostrzeżenie o padaczce będzie na samym początku odcinka, oczywiście. Także mam nadzieję, że nikomu nic się tutaj nie stanie, ale naprawdę, jeżeli jesteście wrażliwi na jakieś takie dziwne błyski na ekranie, to lepiej tego nie oglądajcie. Ale autentycznie ja nie wiem, co tu się wydarzyło teraz. Halo! Może, no nie wiem, dobra, Linda, jak z tobą pogadamy, czy tu... Nie, cały czas jest. Wstał nowy dzień, niech uporządkuje notatki, zaczynam czuć się jak uczennica pani Holdsworth. Posłuchaj, co Linda ma do powiedzenia, ale no patrzcie, ja nie mogę tego zrobić. No chyba, że tutaj szybko to przeklikamy i po prostu zobaczymy, co dalej. Tak. Przez przypadek trafiłam na te instrukcje. Są nabazgrane na kawałku papieru. Dobra, notatka jest starsza. Dobra, no nieważne, dobra, tyle udało mi się ogarnąć. To przypomina mi badania nad śpiącą wdową w celu uratowania Lizy z Pandory. Mam wrażenie, że to było wieki temu. Dobra, dobrze, zgodnie z tymi informacjami możemy udać się na zapomniane pola i zasiadzić... zasiadzić. Dobra, zasadzamy nasiono. Słuchajcie, ja wam to przytnę, żeby nie robić tutaj nie wiadomo czego. Mam nadzieję, że dojedziecie ze mną. Wybaczcie za te niedogodności. Naprawdę was przepraszam, ale kurczę, dobra, ja muszę stąd jakoś wyjść, bo weszłam chyba nie w to miejsce, gdzie powinnam. Także misie pysie, zaraz się widzimy. Dobra, z powrotem. Wyszliśmy z tego, o mój...
Naprawdę, aż mnie zaczynała boleć głowa od tego migania. Naprawdę, to było bardzo, bardzo złe. Także no mam nadzieję, że was nie zaczęła boleć głowa. Kurczę, nie wiem, dajcie znać, czy ktoś z was też miał podobny problem, czy to tylko u mnie coś takiego występuje. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia od czego to w ogóle, nie wiem, bo to teraz dopiero wcześniej tak nie miałam, więc od tej aktualizacji, która była tydzień temu, jakoś tak musiało się to wydarzyć. Dobra, zapomniane pola, czyli aż tam, czyli dobra, szybciej będzie jak się po prostu teleportujemy. Dobra, mamy blisko, nie jest aż tak źle w sumie stąd, wow, ale to wygląda, wow, wszędzie jest biało, wow, Ata, wow, niesamowite, wstrząsające. Dobra, tutaj ktoś, o, dzień dobry, pozdrawiamy bardzo serdecznie panią przechodnią. Dalej. Już blisko jesteśmy. To nie w górę, musimy naokoło przejechać. Patrzcie, jak tu dużo śniegu. Łaaa! Zrobimy serduszko. Tak. I teraz byśmy się musieli tutaj. O, i teraz tak. No, to bardziej wygląda jak tyłek niż jak serduszko, Ata. No, naprawdę. Krzywe, ale jest. No dobra, coś tam było próbowane, więc git. Piu! Piu! Wow! Wow! O, dobrze, nie zginęliśmy. Git. Go, 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 go. No idź zasadzać drzewo zimą, to jest doskonały pomysł przecież. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj. Jej! O, jaka muzyka. O kurczę, ale naprawdę oprawa dźwiękowa jest super. To miejsce zawsze wywoływało we mnie smutek. Kiedyś był tutaj kwitnący las. Ale skoro sadzimy opiekuna życia obok samotnej, śpiącej wdowy, to może któregoś dnia las znów rozkwitnie. Aha, muszę zejść. Ja mam to nasiono tu? Chyba, że ja je wyrzuciłam po prostu. To tu. Najpierw musimy wykopać dół. Meteor, Elder, czyńcie honory. Konie będą kopać? Co tam jest? What? To jest Pi? Co jest? Oto jestem! Pi! Anna ucieszyłaby się na twój widok. Serio promyczek słońca mi wybaczył? Nie, teraz mów, co tu robisz. Poczułam zmianę w powietrzu, więc opuściłam bagno, żeby zbadać, co się stało. Gdzie są Anna von Blessen i Holdsworth, co? Takim nam nie zależało. Gdzie one są? Stop, co to ma być? Sadzicie starożytne nasiona bez odrobiny popiołu wulkanicznego z Furigernoka. No, no. Czy na lekcjach archeobotaniki niczego już nie uczą? Dobrze, że zawsze noszę ze sobą pełną torbę. Uważam, używam go jako pudru do twarzy. Dziękuję, Pi. Chciałabym wyjaśnić, co robimy i gdzie jest reszta, ale to długa historia. Dobra, czyli co my tu mamy teraz zrobić? Rozprowadzasz popiół wulkaniczny. Żyzna gleba. Okej. Okay. Aha, to dookoła trzeba. Dobra. A, bo on tam będzie. To tu. Tu słyszę w ogóle pajączka gdzieś jeszcze. Ja mam je do zbierania, ale na razie odpuściłam. Trochę ich pozbierałam, ale no. Dobrze, że tu jestem. Moja specjalistyczna wiedza pomoże zasadzić to nasiono, czymkolwiek by nie było. Gleba powinna być gotowa na przyjęcie nasiona. Śmiało, zasadź je. Bułka z masłem. Okej. Okay. Zasadzamy! W ogóle bardzo niewiele mi brakuje do 21 poziomu! Dobra, i co teraz? Nasiono. Ło, patrzcie, jakie duże. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam to kliknąć? Jak ja mam to niby zrobić teraz? Wiejący z zawody wiatr wzmaga się. Niesie ze sobą starożytną melodię, która zdaje się być częścią ciebie. Aiden jest spokojna, bo wie, że pierwotne nasiono zostało zjednoczone z ziemią. Dzięki magii zawartej w glebie pierwotne nasiono rozwija się w niesamowitym tempie. Patrz na nie. Chwila, to nie byle jakie nasiono, prawda? Czy ja właśnie pomogłam wam zasadzić opiekuna życia? Drzewo złotego jabłka? Właśnie tak, Pi! Czy to nie wspaniałe zrobić coś dobrego dla Jorviku?
Temperatura spadła. Pi, rzuciłaś jakieś zaklęcie? Coś tu nie gra. Nie pierwszy raz to słyszę. O kurde. Katia, co ona tu robi? Muszę być na koniu. O, będziemy uciekać przed nią. Wow. Ale to wygląda. Patrzcie, na nim też jest śnieg. Akurat nam tego było trzeba. Wow! Dobrze, że nie wzięłam konia, który już ma full poziom. Co zrobimy? To może być katastrofa. Nie możemy pozwolić, by zbliżyła się do nasiona. Lilian. Pamiętasz próbkę? Ach, drakonium jest cudowne. Czas na pierwszą próbę. O-o. O-o. Zostanę tu, aby ty odwróć jej uwagę. Skorzystaj z najciemniejszej, najmocniejszej magii, żeby pozbyć się tych sopli. W sensie, ja mam nadzieję, że jak mi się zminimalizowało, to... Czekajcie sekundę. Sekundę. Dobra, wybaczcie, musiałam zrobić cięcie, bo nie wiem, czy by mi się dalej nagrywało. A nie chciałam, wiecie, żeby nie było widać tego, bo ta aktualizacja jest naprawdę świetna. Chwila, dzięki mojej magii księżyca mogę rzucić na nią iluzję. Na moich magicznych kręgach naładujesz swoje moce. Katia, nie masz z nami szans. O nie! Ała! O ty! W ogóle wow, jak to wystaje. Czekajcie. Nie, idź sobie, Katia. Dobra, idziemy dookoła. Teraz masz szansę. Na co? Marne sztuczki. Występujesz na imprezach dla dzieci? O matko, serio? Ale to jest kozacka aktualizacja. Ona w ogóle mega długo trwa. Ja nie myślałam, że... O nie, Katia! Nie wchodź we mnie! A, nie widać skąd one wystają, ale... Ała! Czekajcie, bo... No kurde! Za każdym razem we mnie tu wjeżdża! Nie mogę się ruszyć w ogóle, patrzcie, z miejsca. I to jest bez sensu trochę, ale dobra. I co teraz? Bum. A zatem wchodzisz do gry. Dobra, prosisz się o lanie. Zmiażdżę cię na... Zmiażdżenie cię da mi mnóstwo frajdy. No, spróbuj tylko. Czorajdys! Okej, okay, to... Czyli cały czas jakby robimy to samo. I teraz się pojawią te badyle wystające. Tak, i musimy łapać po prostu te kółka znowu. Dobra, aha, musimy przejeżdżać między nimi. Luzy, 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 luzy. Ej, dlaczego? No jedź szybko! Ej, serio? To bez se... No... O, dobra. Bum! Co to? Gra w głupiego Jasia? Co przede mną ukrywasz? Pieniek przeznaczony do Muzeum Druidów? Chwila, to nie pieniek, prawda? Udało wam się zasadzić tam coś? Chronicie to. Błąd. Teraz wiem, że jest coś, na czym wam zależy. Odsuńcie się i patrzcie, jak zamieniam wasze marzenia w kostki lodu. Nigdzie się nie wybieramy, Katia. Nie pierwszy raz mamy z tobą do czynienia. Och, patrzcie na tą pewność siebie. Serio myślicie, że wasza dwójka może mnie powstrzymać? Nie myślcie, że wasza koleżanka czarownica wam pomoże. Pi, co ty robisz z tymi ofermami? Już prawie przemieniłyśmy konia Justina w przeżającego wojownika. Ale okazałaś się tchórzem. Jesteś jedynie starą, płochliwą czarownicą, która stoi po niewłaściwej stronie. Jeźdźcy dusz niedługo polegną, a furia Garnoka zmieni wszystko w popiół. Deszcz lodu. Co? Halo? Nie tak szybko. A, wzdycha. Co ty tutaj niby robisz? To koniec, Katia. Nie pozwolę, żebyś dalej rozsiewała mrok na Jorvik. Liza! 3-1. Serio myślisz, że masz szansę? Wynoś się, póki możesz.
Co my tu mamy? Impas, jak w starym westernie. Uroczo. Zapamiętaj moje słowa, Lizo Peterson. Trzeba było się nie wtrącać. Zapłacisz za to. Zniknęła, przynajmniej na jakiś czas. Tak się cieszę, że się pojawiłaś. Powstrzymałaś ją. Skąd się wzięłaś? Dobrze was widzieć. Nie wierzycie, skąd się tu wzięłam. Lilian, pamiętasz, jak wahałam się przed wejściem w portal? Byłam przekonana, że zostanę i ucieknę przed mrocznymi miejscami, ale sprawy potoczyły się inaczej. W całym tym zamieszaniu coś jak magnes ciągnęło mnie w stronie zamykającego się portalu, jakbym jechała w jego krawędzi, nigdy nie przechodząc na drugą stronę. Portal wypluł mnie z drugiej strony wyspy. Starsza i ja jechaliśmy na załamanie karku, by tu wrócić. Szukaliśmy was wszędzie. Przybyłaś w porę, Lisa. Z Katią nie było łatwo. Nie wiem, jak długo udałoby nam się jeszcze ją powstrzymywać, gdybyś się nie pojawiła. Szczególnie biorąc pod uwagę drakonium, którym się bawiła. Starsza, miło cię widzieć, koleżko. Dobrze, że jesteś. Najszybszym koniem, jakiego Jorvik widział. Przybyliście z zawrotną prędkością. Schlebiasz mi, stary druhu? Po całym tym zamieszaniu zasługujemy na relaks na ranczu Starshine. Ja stawiam! Mam nadzieję, że reszcie nic nie jest. Tego chcieliby mroczni jeźdźcy, żebyśmy się rozdzielili. I ta muzyka. Najważniejsze, że nikt nie został sam. Znajdźmy resztę i znów będziemy razem. O. Ale najpierw, czy to jest to, o czym myślę? Udało wam się zasadzić opiekuna życia? Jest malutki i delikatny. Aż nie chce się wierzyć, że któregoś dnia przysłoni niebo, jak śpiąca wdowa. It's gonna be alright. It's gonna be alright. One trouble. Kurczę, super. Lisa, wiesz, gdzie Wala wszystkich zabrała? Widziałaś coś przez portal? Źle się czuję, nie wiedząc, gdzie jest reszta. Wiem, że sił im nie brakuje, ale i tak się martwię. Jesteśmy drużyną, nie powinniśmy się tak rozdzielać. Jest jak za dawnych czasów, zanim udało ci się trafić na Jorvik i połączyć nas z powrotem, Lilian. Jest tylko jedno miejsce, do którego Wala by się wycofała w obliczu sił Pandory i Draconium. Są w przesmyku diabła. Chcesz powiedzieć, że Holdsworth i wasze przyjaciółki zostały zabrane do przeklętego terytorium Wala w przesmyku diabła? Znikam stąd. Nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Przynajmniej wiemy, że Pi nie zmieniła zdania o Wala. Czyli reszta jest w przesmyku diabła. Prawdopodobnie najlepiej strzeżonym miejscu w Jorvik. W innych okolicznościach trzeba by było szukać wyjścia do środka, ale już wiemy, jak się tam dostać. Tak, to prawda. Jeśli zadbamy o tę małą sadzonkę i wyrośnie z niej dorosłe drzewo, z Blodgaju odżyje. Zostanie nam tylko przejść nim do przesmyku diabła. Przy czym nie dość, że będziemy prosić o audiencję Wala, będziemy też ratować od nich nasze przyjaciółki. Nic wielkiego, prawda? Skoro udało nam się przetrwać Pandorię z Plotgaju, nam nie straszne. To najlepsza szansa, by dołączyć do reszty. Na pewno nic im nie grozi przy pani Holdsworth, ale czułabym się lepiej, będąc razem z nimi. Mamy więc plan. Dbać o opiekuna życia, aż wyrośnie i z Plotgaju się odnowi. Blisko śpiącej wdowy, nawóz od Pi i zasadzenie go w pniu starego drzewa towarzyszącego okazały się kluczowe do szybkiego rozwoju. Czas pokaże. Wow. O, serio? O kurczę. Musiałam screenshota aż zrobić, bo to było takie ładne. Wiatr niesie aurę zmiany. Koniec minionych czasów i początek nowych. No cóż. Na to wychodzi, że to koniec zadań. Zapomniana wiewiórka. No to to nie, to wiem gdzie. No i co? Zrobione. That's all. To wszystko, co mieliśmy do roboty na ten moment. Także misiaczki, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, standardowo, nie zapominajcie o zostawieniu łapeczki, bo to motywujące. Naprawdę wam dziękuję za te wszystkie łapki, które zostawiacie. To jest mega miłe z waszej strony. Bardzo się cieszę, że wam się te odcinki podobają. Mam nadzieję, że ten również był spoko. No i co? I do następnego. Bardzo was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć!